być sobą przy Tobie. Nie w tej formie, pod okiem, okupowaną, gładkością, a nie zębami, które zatrzaskują język. Nie pod podłogą, na pozycji nie, obiecanej do odzyskania. Bez szarpnięć, za dekolt, wyrywania piersi, do ust i do rąk. Bez opamiętania bioder, brzucha, ud i znów być Tobą, przy sobie. Nie mieć, chociaż chcieć. Tak, nie odpowiadać. Ja i ja, Państwo obojga płci, leżymy, nie należąc do żadnej nacji rodzajowej, nad stawem kolanowym. Robimy to sobie nawzajem, choć niedotykalnie. Oprawiamy ze skóry seks, jak sól błyszczący. Zespół nadzorujący dotyk kieruje palce w otwory, kontroluje przenikanie impulsów do rdzenia. Na licencji własnej biodra pchające przed siebie napięcie w stopy. Jesteśmy jednak ułaskawieni na niepoczytalność. Jak czujesz siebie? Lepiej nie. Chrzęszczę w dotykalnych okazjach, jak wysuszone akwarium. I mnie gryzie za wzięcie, za mięso, którego nie jestem winna, a za koszulę wkłada ręce, dotykając do zimna. A jak wyglądam lepiej? Nie słucha, czy odpowiadam okno uwięzionego mieszkania w moich przeczuciach, bo chrzęść by ją udła. W jej oczekiwaniu spokój ma wychodne. Wypuszcza się cały za granicę powiek. Grzeje sobie zupę i uwaga, nie je. Podniebienie parzy. W jej oczekiwaniu okno się pochyla nad głową bezmyślnie. Ciało jest momentem. Wystąpiły grafika Beata Sosnowska, teksty Agnieszka Weseli, Furia, i głos Maria Cyranowicz, czyli ja. Dziękujemy bardzo. Już wiesz, Dziękuję.